Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Kod Szczęścia. Autor Richard Wiseman. Czyta Jarosław Łukomski. Dla Caroline. Gdyby pechowiec sprzedawał parasole, przestałoby padać. Gdyby sprzedawał świece, słońce nigdy by nie zachodziło. Gdyby robił trumny, ludzie przestaliby umierać. Powiedzenie żydowskie. Wrzućcie szczęściarza do morza, aby płynie z rybą w ustach. Przysłowie arabskie. Wstęp. Ludzie, którzy mają szczęście, spotykają idealnych partnerów, realizują swoje życiowe ambicje, znajdują pracę dającą im zadowolenie. Jednym słowem, prowadzą satysfakcjonujące i pełne życie. Mówimy o nich, że mają farta albo fuksa. Jednak sukcesu nie zawdzięczają wcale wyjątkowym wysiłkom, zdumiewającym talentom czy wybitnej inteligencji. Posiadają za to szczególną zdolność znajdowania się w odpowiednim miejscu i czasie, a los częściej niż innym podsuwa im szansę do wykorzystania. Ta książka opisuje pierwsze naukowe badania, które odpowiadają na pytanie, dlaczego ludzie ci przez całe życie cieszą się przychylnością fortuny, a także podsuwa kilka pomysłów, w jaki sposób każdy może zapewnić sobie powodzenie w życiu. Badania zajęły kilka lat. Obejmowały wywiady i eksperymenty z udziałem setek wyjątkowych szczęściarzy i pechowców. Rezultaty pozwalają nam radykalnie zmienić spojrzenie na szczęśliwe i pechowe zrządzenia losu i na kluczową rolę, jaką odgrywają one w naszym życiu. Ludzie nie rodzą się szczęściarzami czy pechowcami. Po prostu szczęściarze, nie zdając sobie z tego sprawy, stosują cztery podstawowe prawa, które pozwalają im pełniej korzystać z łask losu. Jeśli zrozumiemy te prawa, zrozumiemy samą istotę szczęścia. A co ważniejsze, prawa te będziemy mogli wykorzystać, aby zwiększyć liczbę szczęśliwych zdarzeń w naszym życiu. Książka prezentuje chyba najbardziej ulotnego, świętego grala ludzkości: naukowo udowodniony sposób, jak zrozumieć i kontrolować ślepy los, i jak zjednywać sobie jego przychylność. Innymi słowy, co robić, aby szczęście nam dopisało. Szczęście żółto dzioba. Od zawsze interesowały mnie rzeczy niezwykłe. Kiedy byłem dzieckiem, fascynowała mnie magia i iluzja. W wieku dziesięciu lat potrafiłem już dematerializować chustki do nosa i tasować talie kart tak, aby jej nie pomieszać. Niedługo potem wstąpiłem do jednego z najbardziej znanych stowarzyszeń iluzjonistów, londyńskiego Magic Circle. Jako dwudziestolatek zostałem zaproszony do Stanów Zjednoczonych, do słynnego Magic Castle w Hollywood i dałem tam kilka przedstawień. Szybko odkryłem, że dobry iluzjonista musi mieć sporą wiedzę na temat tego, co dzieje się w ludzkich głowach. Zręczny magik potrafi odwrócić uwagę widowni, wie jak nie wzbudzić w niej podejrzeń i jak uniknąć rozpracowania triku przez widzów. W miarę upływu czasu coraz bardziej interesowały mnie psychologiczne zasady, które leżą u podstaw każdego magicznego przedstawienia. Właśnie dlatego zapisałem się na wydział psychologii University College w Londynie i napisałem doktorat z psychologii na University of Edinburgh. Potem założyłem własną placówkę badawczą przy Hertfordshire University. Prowadziliśmy tam badania nad różnorodnymi zjawiskami psychologicznymi. Być może z powodu mojej magicznej przeszłości skłoniłem swój zespół do zainteresowania się obszarami psychologii, które są uważane za dosyć niezwykłe. Niektóre z tych prac obejmowały badanie mediów rozmawiających ze zmarłymi, jasnowidzących detektywów, którzy utrzymywali, iż pomagają policji wykrywać sprawców zbrodni i uzdrawiaczy leczących choroby siłą własnej psychiki. Badaliśmy również, jak zmienia się zachowanie ludzi, kiedy kłamią, w jaki sposób iluzjoniści stosują psychologiczne triki, aby zwieść widownię, studiowaliśmy sposoby rozpoznawania kłamstwa i oszustwa. I prowadziliśmy kursy dla osób, które chciały poprawić swoją umiejętność wykrywania nieuczciwości. Wyniki tych prac publikowałem w czasopismach naukowych, prezentowałem je na konferencjach i uczyłem ich praktycznego zastosowania ludzi biznesu, prowadząc dla nich wykłady. Kilka lat temu poproszono mnie, abym opowiedział publicznie o swojej pracy. Wiele razy wygłaszałem już takie pogadanki, ale nie miałem pojęcia, że właśnie ta radykalnie zmieni przyszły kierunek moich badań. Postanowiłem urozmaicić wykład prostą sztuczką magiczną. Zamierzałem pożyczyć od kogoś z publiczności dziesięciofuntowy banknot, włożyć go do jednej z dwudziestu identycznych kopert i pomieszać je. Potem miałem poprosić tę osobę, aby wybrała jedną z kopert, a następnie spalić pozostałych dziewiętnaście. W końcu miałem otworzyć ocalałą kopertę, oddać pieniądze właścicielowi i pogratulować mu trafnego wyboru. Ale tego wieczoru przedstawienie było trochę dziwne. Pożyczyłem banknot od pewnej pani z widowni, włożyłem go do koperty, przemieszałem koperty i ułożyłem je w szeregu. Cały czas śledziłem banknot i wiedziałem, że jest w pierwszej kopercie z lewej. Poprosiłem kobietę, aby wskazała kopertę i oczywiście byłem zachwycony, kiedy wybrała tę właściwą. Zebrałem pozostałe koperty i podpaliłem je. Kiedy poszły z dymem, otworzyłem kopertę, która pozostała i oddałem kobiecie pieniądze. Choć publiczność śmiała się i biła brawo, pani, która pożyczyła mi banknot, wcale nie wyglądała na zaskoczoną. Zapytałem ją, co myśli o mojej sztuczce, a ona wyjaśniła mi spokojnie, że takie rzeczy przydarzają jej się cały czas. Zawsze znajdowała się we właściwym miejscu i w odpowiednim momencie, a fortuna wyjątkowo jej sprzyjała, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Powiedziała, że nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Zawsze uważała, że ma po prostu farta. Zaintrygowało mnie jej wyznanie. Zapytałem, czy jeszcze ktoś z widowni uważa się za wyjątkowego szczęściarza lub pechowca. Kobieta w pierwszym rzędzie uniosła rękę i opowiedziała, w jaki sposób pomyślnym zrządzeniem losu zrealizowała wiele swoich życiowych ambicji. Mężczyzna z końca sali oznajmił, że zawsze miał wyjątkowego pecha. Był przekonany, że gdybym pożyczył banknot od niego, ten z całą pewnością poszedłby z dymem. Poprzedniego dnia na przykład schylił się, aby podnieść szczęśliwego pensa, uderzył głową w stół i, omal nie stracił przytomności. Po wykładzie zacząłem rozmyślać o tym, czego się dowiedziałem. Dlaczego te dwie kobiety miały tak wyjątkowe szczęście? A ten nieszczęśnik? Był po prostu niezdarą, czy może w jego pechu kryło się coś więcej? Postanowiłem przeprowadzić na ten temat badania. Wtedy nie miałem jeszcze pojęcia, co mnie czeka. Myślałem, że mój projekt obejmie kilka eksperymentów z paroma dziesiątkami uczestników. W rzeczywistości badania trwały osiem lat i wzięły w nich udział setki ludzi. Ta książka to pierwsze kompletne podsumowanie moich badań. Zaczynam od krótkiego opisu znaczenia szczęścia w naszym życiu. W jaki sposób chwilowy fart może odmienić nasz los, jak kilkusekundowy uśmiech fortuny może nas wprowadzić na drogę trwałej pomyślności i sukcesu, i jak nawet najkrótsza pechowa chwila może doprowadzić do porażki i strącić nas na dno. Potem omówię wstępne prace badawcze i drogę, jaką ostatecznie doszedłem do odkrycia czterech praw leżących u podstaw życia pełnego szczęśliwych zdarzeń. Po szczegółowym omówieniu każdego z tych praw opiszę oparte na nich techniki i ćwiczenia, które mogą pomóc odwrócić od siebie pecha i kreować własną pomyślność. Ale zanim zaczniemy, chciałbym, abyśmy odpowiedzieli na kilka prostych pytań o sobie. Dziennik Szczęścia. W wielu miejscach książki będę prosił o wypełnianie różnych kwestionariuszy i wykonywanie ćwiczeń. Wiele z nich opiera się na testach psychologicznych, które przeprowadziłem podczas moich badań z udziałem szczęściarzy i pechowców. Proszę, abyś notował swoje odpowiedzi w specjalnym Dzienniku Szczęścia, przeznaczonym wyłącznie do tego celu zeszycie formatu A5. Powinien on mieć przynajmniej 60 stron, najlepiej w linie. Twoje odpowiedzi pokażą wyraźnie wpływ poszczególnych praw szczęścia na twoje życie i pomogą określić w jaki sposób najskuteczniej zjednać sobie przychylność fortuny. Ćwiczenie pierwsze. Profil szczęścia. Pierwszy kwestionariusz jest bardzo prosty. U góry pierwszej strony dziennika szczęścia umieść nagłówek Profil szczęścia. Z lewej wypisz w kolumnie liczby od 1 do 12. Z prawej będziesz wpisywać liczby od 1 do 5, aby wskazać do jakiego stopnia podane niżej stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do Twojej osobowości. Zastosuj widoczną poniżej skalę. 1. Absolutnie nieprawdziwe. 2. Nieprawdziwe. 3. Nie wiem. 4. Prawdziwe. 5. Absolutnie prawdziwe. Przeczytaj uważnie każde stwierdzenie. Jeśli nie jesteś pewny, który stopień skali najtrafniej ci opisuje, wpisz po prostu liczbę, która wydaje ci się najbardziej odpowiednia. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad stwierdzeniami i staraj się odpowiadać szczerze. Profil szczęścia Stwierdzenie. 1 Czasami rozmawiam z nieznajomymi w kolejce, w sklepie lub w banku. 2. Nie mam zwyczaju zamartwiać się, nie niepokoję się o przyszłość. 3. Jestem otwarty na nowe doświadczenia, np. próbowanie nowych potraw czy napojów. 4. Często słucham wewnętrznego głosu. 5. Stosowałem techniki pozwalające wzmocnić intuicję, tak jak medytacja, czy po prostu chwila namysłu w spokojnym miejscu. 6. Prawie zawsze spodziewam się, że w przyszłości spotkają mnie pomyślne zdarzenia. 7. Staram się osiągnąć w życiu to, czego chcę, nawet jeśli szanse na sukces są niewielkie. 8. Przeważnie spodziewam się, że ludzie, których spotykam, będą mili, przyjacielscy i życzliwi. 9. Staram się dostrzegać jasną stronę każdego zdarzenia. 10. Wierzę, że nawet niepomyślne zdarzenia w ostatecznym rozrachunku przynoszą pozytywny skutek. 11. Nie rozpamiętuję dawnych niepowodzeń. 12. Staram się uczyć na błędach, które kiedyś popełniłem. Kilka razy będziemy wracać do Twoich odpowiedzi i użyjemy ich, aby naszkicować Twój osobisty profil szczęścia. Określimy, do jakiego stopnia korzystasz z okazji podsuwanych przez los, a co ważniejsze, jak możesz sprawić, aby było ich w twoim życiu więcej. Część pierwsza Badania Wstępne, rozdział pierwszy: Potęga szczęścia. Ludzie stanowczo przeceniają zarabianie pieniędzy. Do tego nie potrzeba mózgu. Najwięksi głupcy, jakich znam, są najbogatsi. Prawdę mówiąc, uważam, że sukces w 95% zależy od szczęścia, a w 5% od umiejętności. Spójrzcie na mnie. Wiem, że wielu z moich podwładnych poprowadziłoby mój interes równie dobrze jak ja, ale oni nie dostali szansy. To jedyna różnica między nimi a mną. Julius Rosenwald, były prezes Sears, Roebuck and Company Szczęśliwy traf ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Kilka pechowych sekund może zniweczyć całe lata starań, a jeden uśmiech fortuny może nas poprowadzić na drogę sukcesu i pomyślności. Taki traf potrafi przekształcić nieprawdopodobne w możliwe. Od niego często zależy życie lub śmierć, bogactwo lub ruina, pomyślność lub niedola. John Woods, członek zarządu dużej firmy prawniczej o włos uniknął śmierci, wychodząc ze swojego biura w World Trade Center w Nowym Jorku na kilka sekund przed uderzeniem porwanego samolotu. I nie był to jedyny raz, kiedy mu się poszczęściło. Podczas zamachu bombowego na WTC w 1993 roku był na 39. piętrze, ale wyszedł z tego bez szwanku. W roku 1988 miał zarezerwowane miejsce w samolocie Panam, który eksplodował nad Lockerbie w Szkocji, ale w ostatniej chwili odwołał rezerwację, bo dał się namówić na udział w biurowym przyjęciu. Szczęśliwe czy pechowe zrządzenia losu nie ograniczają się tylko do spraw życia i śmierci. Może od nich zależeć również finansowe powodzenie lub bankructwo. W czerwcu 1980 roku Maureen Wilcox kupiła bilety na loterie w dwóch stanach – Massachusetts i Rhode Island. O dziwo skreśliła zwycięskie liczby z obu loterii, ale nie wygrała ani centa. Liczby z Massachusetts wygrały loterie z Rhode Island, a te z Rhode Island – loterie z Massachusetts. Innym graczom na loterii naprawdę się poszczęściło. W 1985 roku Evelyn Mary Adams wygrała 4 miliony dolarów w loterii stanu New Jersey. Cztery miesiące później znów wzięła w niej udział i wygrała kolejne półtora miliona dolarów. Donald Smith miał chyba jeszcze większego farta. Trzy razy wygrywał w loterii stanu Wisconsin w maju roku 1993, w czerwcu roku 1994 i lipcu roku 1995. Za każdym razem zdobywając 250 tysięcy dolarów. Szanse wygrania na tej loterii choćby jeden raz wynoszą mniej niż milion do jednego. Ale nie chodzi tylko o pieniądze. Fart odgrywa też ogromną rolę w naszym życiu osobistym. Psycholog ze Stanford Alfred Bandura opisał kiedyś wpływ przypadkowych zdarzeń na życie osobiste. Podkreślił zarówno ważność, jak i powszechność takich zdarzeń, pisząc. Niektóre z najważniejszych czynników kształtujących naszą drogę życiową wynikają często z najbardziej trywialnych okoliczności. Poparł swój wywód kilkoma przykładami, z których jeden został zaczerpnięty z jego własnego życia. Na studiach dyplomowych Bandura, znudzony lekturą, postanowił zagrać z przyjacielem w golfa. Przypadek zrządził, że na polu obok znalazły się dwie atrakcyjne golfistki. Wkrótce grali już we czworo. Po meczu Bandura umówił się z jedną z kobiet i w końcu ją poślubił. Przypadkowe spotkanie na polu golfowym odmieniło całe jego życie. W kolejnym przykładzie Bandura opisuje, jak w wyniku zwykłego nieporozumienia Ronald Reagan poznał swoją przyszłą żonę Nancy. Jesienią 1949 roku Nancy Davis zauważyła swoje nazwisko na liście sympatyków komunizmu, którą opublikowano w hollywoodzkiej gazecie.